wiadomo, w jakim celu przyjechaliśmy tutaj, w jakim miejscu jesteśmy i że mamy potencjał ku temu, żeby wywieźć stąd punkty, chłopaki. Nie przyjechaliśmy tutaj po lekcje, tylko my przyjechaliśmy tutaj po to, żeby zrobić swoją robotę. Ja już mówiłem, że jest wynik, ale widziałem już jeden, ale pamiętaj, że my ostatnio 3-0 zaczęliśmy i też nie było łatwo. Nie szkodzi, 1-0 też biorę w ciebie. W której minucie? Obojętne. 90. Może być. No. Dobrze, Marcin wspominał swój pierwszy mecz tutaj ligowy, debiut. Ty pamiętasz ten mecz ostatni, który tu graliście? Pamiętam, no to był bardzo, bardzo ciężki mecz. Wiktoria już wtedy widać było, że to jest drużyna, która ma określony plan i dzisiaj będzie na pewno tak samo, także czeka nas strasznie ciężkie zadanie, natomiast mamy swój pomysł na ten mecz. A nie ma ekipy, która chyba bardziej by zaskoczyła w tym sezonie jak Wiktoria. Nie? Gdyby tak przed sezonem układać tabelę, to są najwyżej w stosunku do tego, czego oczekiwano. Widzieliśmy, jakie zrobili transfery, natomiast no, mimo wszystko nie spodziewaliśmy się ich tak wysoko, no ale no, z tymi drużynami, które są wyżej, no gra nam się lepiej, oby tak było dzisiaj. Coraz mniej tych drużyn wyżej. Oby tak było. Nie da się podpuścić dzisiaj. Nie, stary lisior, nie ma szans. Zobaczyłem arbitra i przypomniały się stare historie. Zamienił z nim dwa słowa, jemu to się przypomniały. Nie kojarzę sytuacji. Sędzia Goriwoda. Czerwona kartka, długie zawieszenie. Nie znam gościa. Nie miał zamiaru poznawać. Nie, śmieję się. Jeszcze mam zawiasy chyba, tak? Tak. Do kiedy? Do kiedy? A nie było tak, że... A nie pamiętam nawet. Tak, jakby... tak. Ale ty już ogólnie i tak jakby zostawiłeś za sobą takie ekspresyjne zachowania, nie? No dokładnie, jestem już zupełnie innym człowiekiem. Nie no, pewnie przywitam się z panem sędzią i tyle, nie? Jakby sytuacja już dla mnie jest zapomniana. No dobra, tak abstrahując od sytuacji sprzed dawna. Dzisiaj Ruch Radzionków zaczął mocno, wygląda na drużynę całkiem solidną, mam wrażenie. Po jednym jakby meczu nie ma to gdzieś tam mówić o tym, jak czy, to jest, czy jesteśmy drużyną mocną, czy nie mocną. Wiesz, daleki jestem od takich ocen po jakim okresie gry, więc myślę, że na podsumowania przyjdzie czas za kilkanaście może kolejek, więc tak bym zostawił. Dobra, ale wiesz, jak możesz sobie pozwolić na to, żeby Kowala na ławce zostawiać, no to musisz mieć ekipę. Słuchaj, jest jeszcze taka pogoda, że wiesz, Ferrari nie wyjeżdżą w takich warunkach, czekamy na lepsze, bardziej słoneczne dni, tak? Tak, na krótkie przejażdżki już widziałem, że wyjeżdża czasem, no, na krótkie, nie? Tak, żeby troszeczkę, wiesz, jakby maszynę przefiltrować, to wszystko musi jakby wejść na obroty, a później to się będzie działo, to zobaczysz. No dobra, czyli z efektami się po Częstochowie kwadracik pojeździsz. Zobaczymy. Jak zdrówko, Fabian? Coraz lepiej. Do grania? Czy na razie do chłonięcia atmosfery? Dzisiaj jeszcze nie, ale ciągle pracuję i chcę wrócić na szybciej. Jeszcze muszę pracować, żeby wzmocnić nogę. No i pracuję. Zaciągnij już na boisko, co? No bardzo, tak. Tak pograł, ale jeszcze nie mogę niestety. Jak patrzyłeś na sparingi i ten pierwszy mecz, czy inaugurację, to co sobie pomyślałeś, że fajnie to wszystko wygląda, czy że trudno będzie teraz o miejsce? Czy na pewno trudno będzie o miejsce, bo nie trenowałem, nie trenowałem na boisku, no ale dobrze, jak będzie to dobrze wyglądało, to będę się cieszył. Panie, dużo podpowiedzi, jak to wygląda? Panowie, podpowiedzi, to jest klucz, plan na mecz, to jest drugi klucz. A trzeci, to jest nas tutaj 20 chłopaków. Daję z siebie maksa. Dam na maksa 60 minut, wchodzi następny. Dam 45, ale takie, że każdy wam poklaszcze, to wchodzi następny. Chłopaki, łapmy serię. Jak łamy serię, to wszystko łatwiej idzie, chłopaki. Robimy robotę, jedziemy, dawaj. Kolejny mecz! Dawaj!
Po efektownym i udanym początku wiosny z Dramą z Brosławice piłkarze Ruchu Radzionków wybrali się na pierwszy tegoroczny mecz wyjazdowy. Ruch w Częstochowie mierzył się z miejscową Wiktorią, której postawa w całym sezonie jest bodaj największym pozytywnym zaskoczeniem czwartej ligi na Śląsku. Przed sobotnim meczem częstochowianie mieli na kontach 30 punktów, dwa mniej od liderującej podlesianki Katowice i o 6 więcej od ekipy żółto-czarnych. Drużyna Marcina Czcionki na mecz z Wiktorią przyjechała bez pauzującego za żółte kartki Piotra Kwaśniewskiego. Do wyjściowego składu wskoczył Leon Fulianty, który znalazł miejsce w skorygowanym na mecze w Częstochowie ustawieniu wśród trójki środkowych obrońców. W pierwszych fragmentach spotkania żółto-czarni wyraźnie oddali pole gry rywalom, ale to oni oddali pierwsze uderzenie w tym meczu po rzucie wolnym Miłosza Ćwielonga. Głową bramkarza rywali zatrudnił Michał Szromek. W 10 minucie meczu groźnie zrobiło się pod bramką Radzionkowian. Po rzucie rożnym w sporym zamieszaniu z bliska spudłował Daniel Błędowski. Piłkę wciąż częściej mieli częstochowianie, ale tak naprawdę i jednej i drugiej stronie brakowało sposobu na to, by zagrozić po raz kolejny bramką przeciwników. Dopiero w 26 minucie szybki atak wyprowadził Ruch Radzionków. Szymon Matysek dostał piłkę przed polem karnym rywala, miał trochę miejsce, uderzył prawą nogą, no i pomylił się wcale nie tak wiele. Tak naprawdę do końca pierwszej odsłony więcej okazji bramkowych już nie oglądaliśmy. Obie drużyny zdawały się złapać w klinczu, a z pewnością w grze nie pomagała im również murawa nad nawierzchnią obiektu w Częstochowie. Tuż przed rozpoczęciem tego starcia przeszła solidna ulewa. Panowie, koncentracja, drużyna, zespół i będzie satysfakcja po meczu. Głowa do góry, walczymy o każdą piłkę, chłopaki, wracamy z uśmiechem. Jedziemy. I wierzymy w siebie, panie. Kto wygra mecz? Dzięki! Dawaj! Jaro, niebojaźliwie. Kupki, dawaj. Radzionkowianie na drugą odsłonę wyszli bez zmian w składzie. Bez większych zmian pozostawał również obraz gry. Wciąż nie dostarczał on zbyt wielu emocji, choć po przerwie to Ruch był drużyną, która starała się zaprezentować nieco więcej konkretów pod bramką rywala. To 51. minuta, kontratak Ruchu, podanie Kamila Kopcia i niecelne uderzenie Szymona Matyska. Pod drugą z bramek miejscowi mieli okazję, bo wykonywali rzut wolny z dogodnej pozycji, ale posłał piłkę wysoko nad poprzeczką bramki rapała strzelczyka Eryk Krupa. 54. minuta, Ruch ma rzut rożny, piłka posłana w pole karne, wybijają ją przed 16 gracze Wiktorii. Stamtąd uderza bez zastanowienia Kamil Kopeć, no ale zdecydowanie zabrakło mu w tej sytuacji celności. Celności w 57. minucie zabrakło również Szymonowi Matyskowi, który dostał piłkę od Kacpra Zalewskiego, decydował się na strzał z 16 metra. Raz jeszcze jednak nie musiał interweniować golkiper Wiktorii. Ani Ruch, ani Wiktoria do końca meczu nie stworzyły już okazji do tego, by rozstrzygnąć ten mecz na swoją korzyść. W samej końcówce kilka groźnych stałych fragmentów gry mieli gracze gospodarzy, ale za każdym razem obronną ręką wychodzili z opresji gracze Radzionkowa. Ruch zremisował bezbramkowo w Częstochowie z Wiktorią 0-0, dopisuje sobie do dorobku cenny punkt, a za tydzień podejmie na boisku w Radzionkowie ekipę z Nicza Kłobuck. I na to spotkanie serdecznie już Państwa zapraszamy. Wielkie serducho zostawiam na boisku. Na zero z tyłu, wracamy z punktem, chłopaki, i możemy być z siebie dumni. Robota zrobiona, nie umiesz wygrać, chłopaki. Stwarzaliśmy sytuację, mieliśmy, ale oni też. Dobry zespół, bazujący na zawodnikach, chłopaki. Cenny punkt, na pewno go dopisujemy. Z uśmiechem wracamy. Odżywki najbardziej wskazane, koperku, bo już widzę, że masz, więc... Głowa do góry. Dzięki, chłopaki. Widzimy się. Tych sytuacji było na tyle mało, że myślę, że gdyby coś padło w końcówce, to obiektywnie patrząc, dla jednych i drugich byłoby to niesprawiedliwe. Mecz typowo piłkarski do jednej bramki. Piłkarskie szachy ustawienia się przykrywały, nakrywały. Stworzyliśmy parę sytuacji, w których mogliśmy zachować się lepiej, ale nie mam pretensji o to, że oddaliśmy strzały z pierwszej, nie przyjmowaliśmy tych piłek, bo tak naprawdę dzisiaj byliśmy pierwszy raz na trawie od meczu z Piastem Gliwice, to było w listopadzie. No właśnie, mam wrażenie, że bardzo trzeba sobie szanować punkt na tym terenie, w meczu, w którym no my lubiliśmy takie mecze przegrywać. No dokładnie, jedziemy na zespół, który jest ścisłą czołówką ligi, który jest w tabeli przed nami o kilka punktów. I najlepsze jest to, że chłopaki schodzą do szatni i mówią, że mają niedosyt. Także to idzie w fajną stronę, szanujemy na pewno punkt, ale mamy taki charakter zwycięzcy, że zawsze chcemy wygrywać. Natomiast jest praca nad tym, żeby był spokój.
w tabeli i w szatni, mam wrażenie, że... No jest praca, bo każdy punkt przybliża do określonego celu. Widzimy, jak ta liga się układa, każdy próbuje walczyć, każdy podejmuje rękawice i trzeba jak najszybciej znaleźć się w czołówce tej ligi, żeby na spokoju utrzymywać bez zbędnej presji, bo naprawdę mamy fajny zespół i każdy zawodnik, który dzisiaj pojawił się na boisku, zostawi 100%, nawet chłopaki, którzy byli w kadrze, ale nie dostali swojej szansy, bo po prostu nie mogli, też żyją z tą drużyną, jeżdżą i wszyscy ciągniemy w ten ruch Radzianków w jedną stronę.